No cześć, witam Cię. Kolejny dzień, kolejne wyzwania przed nami. Właśnie zabieram się za zmontowanie vloga z wczoraj, bo wróciłem dosyć późno, więc już nie było kiedy montować. Pewnie już go widziałeś, jak nie, no to zachęcam. Wczoraj byłem właśnie na KGD, miałem swoją prezentację o Blazerze. Nagranie z niej, tak jak gdzieś tam chyba wspominałem, będzie do miesiąca czasu, także na pewno pochwalę się nim na swoich social mediach. A dzisiaj wracamy do codziennej rutyny pracy. Także mamy godzinę 6:30 i zabieram się za szybki montaż wideo. Myślę, że to jest kwestia jakieś pół godziny, więc spokojnie na 8 rano będzie. Zresztą jeżeli to oglądasz i wczoraj się pojawił odcinek, to wiesz, że zdążyłem. Film na kanale już obecny się od paru godzin, jak widzicie, już kręci po YouTubie, ale przy okazji właśnie wrzucenia tego filmu dodałem też post na LinkedInie, w którym właśnie ten film linkuję. I jest to post, wpis tak naprawdę nie od samej prezentacji, ale o robieniu prezentacji jako takich. I tak naprawdę trochę, tak jak tutaj piszę, zainspirowała mnie prezentacja Tomka Michalskiego, który był drugim prelegentem na KGD wczoraj. I też jakieś rozmowy, które prowadziliśmy gdzieś tam w kuluarach, czy po prostu w przerwie między prezentacjami. Także warto sobie, mam nadzieję, przeczytać. Ale w skrócie mówię tam, piszę tam o tym, dlaczego uważam, że warto robić prezentację, warto się prezentować, chociażby właśnie w ten sposób, na takich małych eventach, czy też o tym, dlaczego robię w ogóle ten kanał, tego YouTube'a i to wszystko, co robię w internecie i poza nim. No a mianowicie tam chodzi o budowanie marki osobistej, tak? Bo też właśnie Tomasz opowiadał o rozwoju kariery i w tym kontekście o budowaniu marki osobistej, które tak naprawdę jest po prostu pokazywaniem tego, co umiemy, kim jesteśmy, gdzie zmierzamy, że tak powiem filozoficznie. Chodzi o to, że jeżeli sami o tym nie powiemy, sami nie mówimy, czym się zajmujemy, to bardzo trudno oczekiwać, że ktokolwiek inny zauważy, co robimy, no nie? Bo jeżeli nie damy takiej okazji, to jest dużo mniejsza szansa, że ktoś sam zacznie tak mocno drążyć, żeby znaleźć nasze, że tak powiem, portfolio, naszą listę zainteresowań, nasze sukcesy, nasze projekty i tak dalej. Więc dla mnie robienie tych prezentacji to jest po prostu budowanie swojej marki osobistej, w której chcę tak upfront dawać informacje o sobie. Mogą być różne, mogą się niektórym nie podobać, mogą się niektórym podobać. To też w pewien sposób filtruje mi później odbiorców, filtruje mi później osoby, które się ze mną kontaktują, bo to, co piszę tam też na tym LinkedInie, to jest to, że marka osobista, budowanie swojej prezencji, niekoniecznie w internecie, tak, ale na przykład właśnie na konferencjach, czy nawet w biurze, w firmie, kiedy właśnie sami jakoś się udzielamy, budujemy jakieś szkolenia, prezentacje i tak dalej, czy nawet sami się zgłaszamy do pewnych inicjatyw, powoduje, że mamy takie odwrócenie zależności, no nie? Że to sprawia, że dużo częściej jest tak, że to nie ja muszę pytać o to, czy mogę coś z kimś zrobić, nie muszę ja pytać, czy dana osoba będzie chciała mnie przyjąć, tylko ta druga osoba, kiedy będzie potrzebować kogoś takiego jak ja, to się sama zgłosi, tak? Czyli ja prezentując się zawczasu, regularnie gdzieś tam pokazując, co robię, trochę sprawiam, że nie muszę później, kiedy będę potrzebował czegoś, nie muszę o to aktywnie zabiegać, bo to prawdopodobnie przyjdzie do mnie samo. I co więcej, dzięki temu to ja filtruję, kto do mnie przychodzi i z czym do mnie przychodzi, a nie ci, z którymi ja bym chciał współpracować jakkolwiek. Więc dzięki temu jest takie tutaj w tym tekście zdanie, że ta marka osobista sprawia, że mogę wybierać to, co mnie interesuje, a nie to, co mi się akurat trafiło, tak? Więc to po prostu daje trochę więcej możliwości. No wiem, że jakby teraz w kontekście na przykład problemów ze znalezieniem pracy juniorów, może tam samo takie budowanie podstawowej marki osobistej no, nie ma aż tak dużego powodzenia, chociaż tak wydaje mi się, że jeżeli pokazujecie, że na przykład
znacie się całkiem dobrze na takich tematach, o których mówicie, na tematach, w kontekście których chcecie coś robić, to jest jednak większa szansa na to, że ktoś was znajdzie, a nie, że wy będziecie musieli szukać. Chociaż tam ono oczywiście nie działa tak magicznie, że nagle zrobicie kanał na YouTubie, wpisy na Twitterze, wpisy na LinkedInie, albo zaczniecie pisać bloga i nagle się zaczną odzywać pracodawcy, no nie? Bo to jest raczej budowanie pewnego wizerunku latami. A nie jest to aktywność na 2 miesiące i po 2 miesiącach nagle wszystko się zmienia, więc no, ciężko to wykorzystać właśnie w kontekście bycia juniorem, jakby szukania pracy jako junior, bo zanim zbudujecie dobrą markę osobistą, nawet jeżeli zaczniecie od razu, to minie tyle czasu, że i tak już pewnie znajdziecie tą pracę w inny sposób, no chyba, że nie chcecie przez rok, dwa, odkąd się już czegoś nauczyliście, nie chcecie pracować, no ale zakładam, że jednak chcielibyście wcześniej, a niestety ten swój wizerunek, o którym się inni dowiadują, no działa zwykle dopiero w kontekście lat, a nie tygodni czy miesięcy. Bo jeżeli śledzisz mnie od niedawna, na przykład na YouTubie, czy na LinkedInie, czy gdziekolwiek indziej, no to pewnie myślisz, że ostatnio się tak uaktywniłem i nagle zacząłem coś robić, ale może nie wiesz, jeżeli nie znasz mnie przez dłuższy czas, że swoje pierwsze wystąpienie publiczne, wystąpienie na scenie przed publicznością miałem w roku 2017 na evencie Daj się poznać organizowanym przez Maćka Nisarowicza i dzięki temu oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem na kadrze, mam nagranie, na którym jestem ja i jest logo Microsoftu, bo to było akurat event organizowany w siedzibie Microsoftu w Warszawie. Oczywiście nie związany bezpośrednio z Microsoftem, no ale jakby oni tam to chyba jakoś sponsorowali, jeżeli dobrze pamiętam. Także no minęło już 2017, no to 6 lat minęło od mojego pierwszego wystąpienia i jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc to nie jest tak, że pierwsze kroki gdzieś tam na tych prezentacjach zacząłem w tym roku czy coś takiego. Nie, już wtedy pisałem bloga, właśnie zachęcony Daj się poznać, bo wcześniej tam coś próbowałem, ale to były jakieś takie podrygi i ta inicjatywa po prostu mnie popchnęła do tego, żeby pracować z tym blogiem, z kontentem trochę więcej, też coś budować regularnie. No i ostatecznie na koniec była taka gala podsumowująca całe to wydarzenie, całą tą inicjatywę i tam Maciek wysyłał pytanie, czy też po prostu powiedział, że jeżeli ktoś chce wystąpić na gali finałowej, to żeby wysłał maila z tematem i jakimś takim krótkim briefem, ale tam był taki bardzo ważny warunek, że jeżeli wyślesz maila i twoja prezentacja zostanie zaakceptowana, to nie masz odwrotu, nie? To znaczy, że na bank masz wystąpić. Nie możesz się wycofać. Ja myślę, że jeżeli dobrze pamiętam, to wysłałem tego maila dosyć szybko. W sensie nie myślałem nad tym bardzo długo. Było dużo stresu. Ja kompletnie tej prezentacji tak ze sceny nie pamiętam. To jakby w momencie, kiedy tam stanąłem, to mi się kompletnie wyłączyło takie, że tak powiem, myślenie, w ogóle postrzeganie, kojarzenie faktów. Miałem wyuczoną tą prezentację, bo wtedy wiadomo, że jak się ma mało doświadczenia, w tamtym wypadku zero doświadczenia, no to trzeba polegać na swojej pamięci, którą mam średnią, ale jakoś się udało i jakby po prostu tą całą prezentację zrobiłem trochę na automacie, bo kompletnie mnie odcięło od rzeczywistości i się strasznie stresowałem. Na szczęście albo nieszczęście byłem jako ostatni tam tego dnia, znaczy w sumie to była jednodniowa impreza, ale byłem właśnie jako ostatni, więc też już myślę, że ludzie tak słuchali jednym uchem, dzięki temu może też nie byli aż tak krytyczni. Ale nie było też oceniania, no nie, bo też sam event miał promować takie zachęcanie do wyjścia na zewnątrz, pokazywania się, więc no też nie chodziło o to, żeby zgnoić kogoś, bo myślę, że wtedy raczej nie byłbym wysoko na liście prelegentów, jeżeli chodzi o oceny. No oczywiście tutaj nie chcę też mówić, że każdy powinien teraz nagle tworzyć jakiś content, robić jakieś prezentacje, blogi, YouTube i tak dalej. Jest to oczywiście czyjaś decyzja, ale mimo wszystko, chociaż w takiej lokalnej formie, czyli chociażby w Twojej firmie, czy
wśród znajomych. Warto czasem samemu powiedzieć, co się robiło, czym się zajmowało, bo uwierz mi, bardzo często, co też właśnie Tomasz wspominał na swojej prezentacji, ludzie się frustrują, że nikt nie dostrzega tego, ich osiągnięć, ich postępów w nauce, w pracy, w zadaniach, w projektach, w wiedzy i czymkolwiek, tylko że sami jakby w żaden sposób tego nie pokazują, no bo taki menadżer no nie będzie na przykład patrzył nam w kod, ile tego kodu napisaliśmy. Przynajmniej mam nadzieję, że tak nie robi, bo jak tak robi, to raczej nie jest firma, w której cokolwiek tutaj ugramy, bo to jest w ogóle inna liga. Ale taki menadżer, czy osoba po prostu odpowiedzialna za to, żeby nas gdzieś awansować, pomóc w rozwoju, być naszym mentorem albo nie wiem, płacić za konferencję, żebyśmy jechali, no nie będzie patrzeć w nasz kod, tak? Nie będzie słuchać naszych codziennych rozmów gdzieś na Teamsach, tak? Nie będzie czytać prywatnych wiadomości, nie będzie siedzieć w naszej głowie, więc czasami po prostu musimy wprost o czymś powiedzieć. Także dobrym momentem jest chociażby rozmowa rozwojowa, która powinna być w firmach, czyli jeżeli jakiś menadżer, jakiś przełożony pyta cię, co tam u ciebie, co robiłeś, no to pochwal się tym, co robiłeś, tak? No nie bądź aż taki skromny, bo uwierz mi, oni po prostu wykorzystają to, że nic nie powiedziałeś, do powiedzenia, no w takim razie nie widzimy żadnej podstawy do tego, żeby dać ci podwyżkę, dać ci awans, dać ci możliwość jakiejś zmiany środowiska, poprawy jakichś elementów, no bo właściwie na jakiej podstawie, no nie? Jakby jesteś tu, gdzie jesteś, robisz dobrą robotę, ale nie robisz lepszej roboty niż robiłeś wcześniej. No to z jakiego powodu? A jeżeli udowodnisz to, że robisz lepszą robotę, robisz, twój poziom się podniósł albo czegoś się nauczyłeś i faktycznie jest to potrzebne, nie wiem, koledzy cię chwalą, koleżanki cię chwalą w pracy, jesteś w stanie to w jakiś sposób udowodnić, czy to po prostu poprosić, żeby ten przełożony zapytał na przykład tego i tego kolegę w pracy, co o tobie sądzi. Czy właśnie zaczniesz sam organizować jakieś, nie wiem, szybkie spotkanka, żeby coś wyjaśnić, żeby coś pokazać. Bo na przykład my w pracy mamy taki, czy w projektach mamy często takie coś, że po prostu jeżeli ktoś ma jakąś ciekawą rzecz, którą chce się podzielić, to po prostu wbija do kalendarza takie 15-minutowe spotkanie i w ciągu 15 minut opowiada o jakimś temacie, o jakimś rozwiązaniu, jakiejś technologii, czymkolwiek, co się w ramach projektu w miarę przydaje i na przykład rozwiązuje nam jakiś problem. I no 15 minut to nie jest duża strata, a też przychodzą tylko osoby zainteresowane, więc to nie jest jakaś strata czasu, a od razu widać, że ty to robiłeś, tak, widać w kalendarzu, wszyscy mają zapisane i też mogą potwierdzić, że coś nowego pokazałeś, coś nowego wniosłeś. To jest taka jedna z form budowania swojej marki osobistej, chociażby właśnie w obrębie zespołu. Także no, myślę, że dzisiaj to będzie przekaz dnia, czyli budowa swojego wizerunku na zewnątrz, pokazywanie tego, co się umie. No i tak jak tam pisałem właśnie w tym wpisie na LinkedInie, no po to pokazuję na przykład, że coś robię z Blazorem, coś w tej technologii, próbuję się dowiadywać, rozwiązywać jakieś problemy, próbować coś budować, że kiedy ktoś będzie potrzebował takiej osoby, która zna Blazora, która coś w tym Blazorze robiła, no to od razu powinien skojarzyć mnie. Powinienem być pierwszą osobą, o której pomyśli, kiedy będzie potrzebował takiej pomocy, takiej osoby w tym temacie. No i dzięki temu właśnie też to mi daje ten komfort, że jak ktoś faktycznie będzie potrzebował pomocy w tym temacie, to się do mnie sam zgłosi, nie muszę aż tak aktywnie szukać tych osób, które by chciały coś ode mnie. Czasem może na przykład, nie wiem, za pieniądze, jako jakieś konsultacje, albo pomoc w projekcie, albo cokolwiek tego typu, albo zbudowanie w ogóle jakiegoś projektu w danej technologii, albo pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, albo w pracy na przykład, kiedy się okaże, że nowy klient potrzebuje aplikacji pisanej w Blazorze, no i akurat będę pierwszą osobą, o której ktoś pomyśli i dzięki temu, no nie wiem, może na przykład zmieni się moje stanowisko, jakoś awansuję, może zostanę jakimś ekspertem technicznym akurat w tym obszarze i będę dużo bardziej niezastępowalny, bo wcześniej pokazałem, że coś w tym robię, więc mnie jako pierwszego wybrali, zapytali jako pierwszego i mam ten komfort, że jestem tym, który narzuca na przykład pewne
rozwiązania, pewne tempo pracy, pewien rozwój w danym obszarze, na przykład w ramach firmy. Więc tych możliwości, które daje po prostu otwarte mówienie o tym, czym się zajmujemy, no jest trochę. No wiadomo, są też problemy, to znaczy są też pułapki, no bo jeżeli faktycznie zaczniemy mówić straszne bzdury albo się na tyle zestresujemy, na przykład na prezentacjach czy na szkoleniach, że będą oceniane strasznie słabo, no to wiadomo, że wtedy też ta reputacja może pójść w dół, bo też to, w jaki sposób się prezentujemy, no ma znaczenie, tak? To nie jest tak, że sucha wiedza się liczy, chodzi też o to, żeby być w jakiś sposób charyzmatycznym, tak? Charyzmatycznym. No nie trzeba być jakimś tutaj lwem na scenie, nie trzeba być jakimś tutaj po prostu wyjadaczem na scenie i Krzysztofem Ibiszem po prostu sceny, czy innym Marcinem Prokopem, ale chodzi o to, żeby potrafić przekazać pewne informacje i ewentualnie odpowiedzieć na pytania. No to też jest umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć, bo każdy, kto się tym zajmuje, no wcześniej tego nie umiał i musiał to po prostu wyćwiczyć. Ja też, jeżeli sobie porównasz tą moją prezentację sprzed 6 lat i to, w jaki sposób teraz prezentuję, to zobaczysz, że tam jest mega duża zmiana, że to jest po prostu przeskok parę poziomów wyżej. Tak samo jak sobie zobaczysz jakieś moje pierwsze filmy na YouTubie, to są rzeczy, których pewnie się teraz w ogóle nie da oglądać. Ale się po prostu wyrobiłem, a mimo że jestem osobą, która jest raczej zamknięta, introwertyczna, męczy mnie też często po prostu dłuższy kontakt z ludźmi, ale potrafię po prostu przez te parę dziesiąt minut być osobą, która jasno wyraża swoje myśli, przekazuje to, co chce i w jakiś sposób buduje więź z odbiorcami. No i tutaj jeszcze Marek z przyszłości, bo w trakcie montażu się zorientowałem, że nie dograłem po pierwsze końcówki, a po drugie takiego słowa zakończenia, więc w tym wszystkim, co tam mówię, co mówię przed chwilą, tak naprawdę, tak jak wspomniałem, chodzi mi o to, żeby teraz każdy musiał coś dużego robić, jakieś prezentacje, wystąpienia, szkolenia, tylko po prostu musimy czasami bardziej otwarcie mówić o tym, co robimy. I tym mówieniem o tym, co robimy, może być nawet taka prosta rzecz, jak właśnie dobre zaprezentowanie się na stand-upie, tak? Jeżeli powiesz na stand-upie w odpowiedni sposób, czym się zajmujesz, no to po prostu trochę też sprzedasz się, nie? I nie ukrywajmy, jest to po prostu czysty marketing. Czy tego chcemy, czy nie, no w ten sposób też się po prostu buduje swój wizerunek, no bo jeżeli nic od ciebie się nie da wyciągnąć, nikt nic o tobie nie wie, no to raczej nie sprawiasz wrażenia osoby, która jest, wiesz, pracowita, znająca się na rzeczy i potrafiąca sobie radzić z problemami, no bo nieinformowanie o problemach, tak? Jeżeli na przykład widzisz, że jest jakiś problem w projekcie, coś jest nie tak i tak dalej, to nieinformowanie o tym też nie jest dobrze widziane, więc czasami jeżeli znajdujesz jakiś problem, o którym nikt wcześniej nie wiedział, albo rozwiązujesz jakieś trudniejsze zadanie, które faktycznie się okazało być złożone, to powiedz o tym, że spędziłeś na przykład więcej czasu nad tym, bo tu był taki i taki problem, musiałeś to i tamto sprawdzić, dzięki temu się nauczyłeś na przykład, jak działa jakaś biblioteka, albo zobaczyłeś, przejrzałeś jakieś bardziej szczegółowe dokumentacje związane z tym rozwiązaniem. Więc to są takie drobne rzeczy, które po prostu pokazują, że zdobywasz nową wiedzę i albo wykorzystujesz swoją wiedzę, o której wcześniej nikt nie wiedział. Także to nie musi być jakieś super wystąpienie, to mogą być właśnie takie małe gesty, małe informacje, bo nie ukrywajmy, to wszystko kręci się wokół marketingu, nieważne na jakiej pozycji jesteśmy, też musimy umieć się sprzedać, żeby faktycznie coś z tego mieć, no bo inaczej każdy będzie wykorzystywał fakt, że nic o nas nie wie, nic nowego o nas nie słyszał, więc z jakiej racji ma się nami jakoś interesować. Jest to brutalne, jest to czasami może wręcz nie fair albo takie nielogiczne, ale no niestety tak to wszystko działa, także ja staram się po prostu do tego dopasować. Sprawia mi to nawet całkiem niezłą przyjemność i mam wrażenie, że i tak gram na swoich zasadach, nie jestem odbijany na lewo i prawo, tylko dzięki temu, że trochę się tutaj bardziej ze swojej strony angażuję, tak? Trochę też w oderwaniu od, powiedzmy, samej firmy, no to mam wrażenie, że mam nad tym trochę większą kontrolę dzięki temu. Ale jak zawsze czekam na Twoje komentarze, na Twoją odpowiedź, na Twój punkt widzenia. Może się nie zgadzasz, prawdopodobnie jestem przekonany, że tutaj wśród Was wszystkich będzie dużo osób, które powiedzą, że to jest bullshit, że to jest tylko gra na pokaz, że to jest właśnie takie
kompletne ignorowanie umiejętności, sam marketing i samo sprzedawanie się i po prostu same publiki menadżera dostają podwyżki. No to tak też pewnie można na to spojrzeć. Ale jeżeli na koniec liczy się dla Ciebie pieniądz na koncie albo wygodna praca, no to niestety trochę w tą grę też trzeba grać. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko, także teraz tylko pamiętaj o subskrypcji, łapce w górę, udostępnieniu filmu dalej, no i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!